Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej i witam na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Dzisiaj omówię dla Państwa flagę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zapraszam. Opis jednej z najbardziej popularnych flag na świecie przedstawia się następująco. To 7 pasów czerwonych i 6 pasów białych ułożonych w poziomie, łącznie dających 13 pasów, oraz niebieski kanton z 50 białymi gwiazdami. Symbolika flagi Stanów Zjednoczonych przedstawia się następująco. Te biało-czerwone pasy, Szanowni Państwo, to nawiązanie do 13 kolonii, które postanowiły założyć niepodległe Stany Zjednoczone. A 50 gwiazd to symbol Unii, to symbol tych właśnie 50 stanów, które teraz tworzą Stany Zjednoczone Ameryki. Bardzo ważna w przypadku flagi Stanów Zjednoczonych jest symbolika koloru. I tak, zaczynając od niebieskiego, Szanowni Państwo, mamy tutaj symbolikę lojalności i przyjaźni. Kolor czerwony symbolizuje nam odwagę, a kolor biały czystość i prawość. Flagę Stanów Zjednoczonych wprowadzono 14 czerwca 1777 roku, a tę wersję, którą obecnie znamy, 4 lipca 1960. Szanowni Państwo, proporcje oficjalne flagi Stanów Zjednoczonych to 10 do 19. W tych proporcjach flaga jest najczęściej wykorzystywana przez, i to jest zrozumiałe, przez urzędy federalne czy urzędy stanowe, również przez wojsko, a w proporcjach tych takich bardziej powszechnych, wykorzystywanych w każdym, można powiedzieć, gospodarstwie domowym, bo jak Państwo dobrze wiecie, flaga Stanów Zjednoczonych jest, można powiedzieć, w każdym domu, w każdej rodzinie. Jest to jeden z najbardziej popularnych symboli, z którym się Amerykanie nie na żarty, bardzo na serio utożsamiają. I właśnie w tym powszechnym użytkowaniu mamy do czynienia z proporcjami flagi 2 do 3, 3 do 5 i 5 do 8. Flaga Stanów Zjednoczonych w swojej przeszło 240-letniej historii przeszła aż 26 zmian, 26 emanacji tak naprawdę. Szanowni Państwo, jej najpopularniejsze potoczne nazwy to chociażby Stars and Stripes, czyli gwiazdy i pasy, czy ta bardzo, bardzo lubiana przez Amerykanów, aczkolwiek już troszeczkę zapomniana nazwa Old Glory, czyli dawna chwała. I na zakończenie, Szanowni Państwo, znaleziony przeze mnie na jednej z amerykańskich stron ranking symboli oficjalnych, ale również tych nieoficjalnych, z którymi bardzo mocno utożsamiają się obywatele Stanów Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu oczywiście nie mogło być inaczej flaga Stanów Zjednoczonych, na drugim hymn Gwieździsty Sztandar, na trzecim Statua Wolności, na czwartym, Szanowni Państwo, dolar, na piątym, z tego co pamiętam, Coca-Cola, na szóstym Hollywood jako fabryka filmów i seriali i tak dalej, później jeszcze McDonald's, także było tam kilka zaskakujących pozycji. Ale flaga ma się dobrze, Amerykanie naprawdę na serio utożsamiają się z tym symbolem i ten symbol jest z nimi, można powiedzieć, na co dzień w każdym gospodarstwie domowym. To tyle, Szanowni Państwo, zapraszam do moich odcinków z symbolami Stanów Zjednoczonych. Na naszym kanale pojawiło się już kilka, chociażby omówienie flagi stanu Mississippi, czy omówienie logotypu Chicago Fire, czy klubu koszykarskiego, jednego z najbardziej popularnych, Chicago Bulls. To tyle, dziękuję, do zobaczenia, cześć!